każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłość i sprawę. Niech zanikną troski, a miłość nie zna. Każdemu wolno kochać, to miłość i sprawę. Bo kocha się serce, ma każdy nie ma. Zanikną troski, a miłość nie zna. Ale co teraz robisz? Gdzie się podziewałeś do tej pory? Ja cały czas jestem tutaj. Tak. Nigdzie nie wyjechałam, pracuję. No ja byłem tam w pracy, no teraz wróciłem. No bardzo miło ciebie widzieć. Słuchaj. A masz chłopaka? No nie, niestety, ale samotna jestem. No mnie też tak się złożyło, że sam jestem. No. To myślę, że się to dobrze składa, nie? No oczywiście. Śniłeś mi się bardzo cały czas po nocach, no nie mogłem spać. O, miło. No. Poproszę po śmietankę. Ja bym śmietankowego prosiła. No, śmietankowego. O, dobra. Dziękuję. Dzień dobry. A to dobry. Się znacie? Dzień dobry. A czemu się znamy? Się dłuższy czas znamy. A co ty dziewczyny w takiej pogodzie zapraszasz na lody? A co to pogoda robi? Lody są zawsze smaczne. No, ale miło cię widzieć. Co to taki nastraszony? Nie, no bo to... No. Patrzę, to jest. Nie, nie jest. No jak tam się Marysia czuje? Co tam słychać u ciebie? Powiedz. No. Dobrze, tak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A po tej zabawie super. Wiesz, ja to cały czas wspominam. Pracowałem, że musimy to powtórzyć, to spotkanie na tej zabawie czy tego. No. A ty może po prostu do domu byś poszedł. No. Ja miło do domu. Będzie, możemy no, tak? Bo chcieliśmy porozmawiać. Tak, no, spotkaliśmy się po dłuższym czasie. Ale to wiesz, to jest, wiesz, mnie to zaczyna trochę ciśnienie podnosić. Czemu? Wiesz, że myśmy się spotkali? No, ale wiesz, w takiej sytuacji dwuznacznej. Porozmawiamy. No ale to tylko było po koleżeństwu. No, no mam takie nadzieje, myślę, że to. No. To może się umówimy gdzieś jakieś spotkanie, drinka, jedzie. Oczywiście chętnie, nie odmówię, ale loda też miło jem. Szczerze, że jest zimno. Yes. Aha, o, o, miło ci widzieć. Jaka miła niespodzianka, witam, witam.
Cześć, Pio! A skąd ty się tu sobie zaraz? Ano tak, przy takiej pogodzie, ale bardzo dobrze. Wybrałam się na spacer trochę. Andrzej, no może ja cię zapraszam na lodę, bardzo proszę. No to wyjdziemy. Jakie mają? A różne są. Różne. To na razie do zobaczenia. Dzień dobry. Waniliowy. Waniliowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ile jesteśmy tutaj winni? 4 zł. Proszę bardzo. Może byśmy się przeszli troszeczkę, to takie łatwe. No chętnie. Chętnie idziemy. Dziękujemy za lody. Do widzenia. Ja się nie boję dalekiej drogi. Znam jak to mi kwadrata nauka, kwadrata drogi. Mam jak oni. Ty wiesz, z tymi babami to sam kłopot. Dobrze, że ja baby nie mam. Masz szczęście, chłopie. Pięć worki, tak? Tak. Pięć worki. I jak z gospodarzem ustaliliśmy, że będzie 60, tak? 80. Mąka, tak? Tak. Mąka. 80. Ja tak po ciężkiej pracy teraz proponuję po kieliszku, byśmy sobie wypili, odpoczęli i pogadali. Tak teraz jest. Proszę na korku i korku. O, proszę. Gospodarz zrobił łódkę. Tak, wygodnie. No to tak po jednym, no to czy dawaj. Zdrowe, czy bunki, czy pierogów, tak? Najlepszego. Dobra. O, dzień dobry. Dobry, witamy sołtysa, witamy sołtysa, witamy. Będziemy mieli teraz w niedzielę drużynki. My się spotkamy, ale trzeba pomyśleć o kobietach. My same nie będziemy tańczyć. Trzeba posłuchać. Co by na to? Co by na to? Oczywiście. Ja tam mam taką na oku Marysię, nie wiem, jak chyba nic. Mogę z nią przyjść, mogę. Ale tańczyć potrafi ona. O, tańczy bardzo ładnie. O, a ja lubię. A takie kobiety. No, tylko tam czasem mi się nie, żebyśmy nie podrywał. No to właśnie tak kurczę, bo. No na drużynkę jesteśmy wszyscy z kobietami. Jak tu jest nas pięciu, robimy. Pięć par, 10 osób. Tak? Bez kobiety nie ma życia. Nie ma życia, nie. A z kobietami jeszcze gorzej. No to zależy. Nie. Zależy. No wiecie, tak prawdę mówiąc. Nie wiem, czy on nie zechce, to jest nauczycielka. Jak się, no nie wiem, muszę. No, ale wypijemy, myślę, że dogadamy się, a sołtys ty mnie poprzeć, nie? O, no, pewnie. Sołtys ma we wsi największy głos. Oczywiście, tak? Pewnie. Ja jako pomocnik ciebie też poprzeć. No, oczywiście. Najwyższy czas. No to jak jesteśmy zgodni, no to jeszcze po jednym i wiecie co, musimy się brać do roboty. Do roboty, bo to czas nie jest. Klient siedzi po mąki. Zdrowie, słyszycie? Zdrowie, zdrowie. Najlepszego sołtysie. Po sołtys. Za spotkanie. Zdrowie. Dziękuję. Chyba mamy też. Dobry wam. Witam. Co to za gość? No witam. Zenek jestem. A skąd ty jesteś? Nie poznajecie mnie? No nie. Zenek. A, Zenek, pamiętam, ty z Budzewa ten, tak? No jeździ, nie się było mi trochę. A gdzie ty się podziewałeś do tej pory? No tam 30 lat, za dużo wodą. I co ty Ameryce robiłeś? Co robiłeś w Ameryce? Trochę się pływało. Ale wróciłeś? Ale wróciłeś na stałe? Na stałe wróciłeś? No pewnie, że na stałe. Kurde. I co będziesz tu robił? No muszę znaleźć jakąś kobietę sobie. No tu u nas dużo kobiet. Bo kasy mam, tylko kobiety nie mam. U nas dużo kobiet jest, we wsi dużo kobiet. No ja też tam jedną taką założyłem. Jako? Piękno. A taka pani nauczycielka, Marysia się nazywa chyba. No to co by tam? O, ci, ale jeszcze tu coś ty mówiłeś pierw, że ty jakoś tam Marysię na oku masz. No właśnie, tak padła mi w oko, kurwa, taka piękna tu dziewczyna, co tam, tak mocno zajęta? Wiesz co, Zenek, fajna kobieta, tak, fajna. Zenek,
ja ci radzę, może to Marysia zostać na razie w porządku, inną jakoś sobie poszukaj. Ale to jest, serce nie sługa, kurwa, to jest, już wpadło w oko. No ja nie chcę tego, no przyjechałeś po jakimś czasie, ale ja już wcześniej oderuję i ona już tak na razie się tak teraz uśmiecha i tak dalej, więc to nie chcemy nic, no. No wiesz, ja ci powiem wprost, jak nie chcesz nieporozumienia, to byś miał problemy. Ale no, ta Mary, popatrzymy Marysia, czy na, pójdzie na młyn, czy na moją kasę, która 30 lat tam w Ameryce, to trochę się zabrało, nie? On ma kasiorę. Ja mogę kupić ten twój młyn i całą wioskę, z Marysią razem. A ja mam szeremkę 105. Może proponuję tak, wypijmy, a potem chyba spróbujemy tej twojej i się dogadamy. No, dobra myśl, dobra myśl. No jak amerykańska, to trzeba by było wypić. Amerykański, Poleję. O. A wy mąkę dajcie do nich. O, zdrówko. Nie do wytrzymania z chłopami. Na pół godziny wyjdziesz. Mąki nie ma. No to chodź, chodź. O, zobacz. Leci mąka dobra także tego. Chodź. O tak. Tylko trzymaj, wiesz, bo mnie dzisiaj jakoś tak. To nic. Chłopał, czekaj. Trzymaj trochę. No. Dobra. Jest pełny, dość. Wszystko. No jedna kobieta by się będzie zadowolona z takiej mąki, nie? Na pewno. Szukam po całym mlinie, jego nie ma. O jasna cholera, co ty robisz? Jestem. Co ty tutaj wszyscy spać? Te ludzie czekają na mąkę, nie można tak. Dobrze się zrobił. Jeszcze raz i cię muszę zwolnić. Już cię. No, żeby to mi było ostatni raz. Dobrze. Jak idzie się do pracy, to trzeba się wyspać. Pracy nie ma spania. Jestem tam jest. Worek, a ty pani przeproś to panią. Dobrze. No, ostatni raz powiadam. Kiedy miała wianek zielony, kiedy jawiła wianek zielony, przyjechał do mnie mój narzeczony, mój narzeczony. Ach, dziewuchy, jak to fajnie, że się znowu zebrałyśmy przy pleceniu wianka dożynkowego. A wiecie, w tym roku obrodziło zboże. Czas żeśmy wycięli te zboże, te kłosy. Jeszcze przed deszczem, to one są te kłoski takie żółciutkie, ale będzie piękny wieniec. A wie ta dziewczyny, powiem wam nowinę. Do naszej wioski przyjechał Zenek, dawno jego nie było. Ciekawe jaki on jest, jak on wygląda. Oj Zenek, nie wiadomo jakie to ziółko. Jeżeli ją swoje wioskę porzucił i przyjechał na drugie i od razu już do sklepu piwo pije. Ale słuchajcie, wrócił na ojcowiznę, może się zmienił, tak nie można przekreślać człowieka. Może akurat jest dobrym człowiekiem. A do kogo on w ogóle tutaj przyjechał? On przyjechał do rodzinnego domu, na stare śmieci. I ty zainteresuj się nim, bo już szuka pewnie kobiety. Oj, dziewczyny, po co nam obcy chłopy? Przecież my mamy swojego, Antka młynarza, Piotra. Przecież on, niedawno mu mama zmarła. On potrzebuje kobiety takie, żeby w gospodarstwie mu pomogła w ogrodku. Także pamiętaj o tym i się zainteresuj nim. Koleżanka ma rację. Radzę ci, Andziu, zainteresuj się. Jesteś fajną dziewczyną, pracowitą, zdolną, znasz się na roli i życie ucieka. Musisz po prostu wyjść z taką odwagą, żeby coś z tym zrobić. No nie wiem, ale wiecie co? Dasz radę. Ja jestem bardziej zainteresowana tym przyjezdnym. Andziu, Piotr
taki nieśmiały, zainteresuj się nim, może akurat nie coś będzie z tego. To co, mam go podrywać? Andziu, ja ci radzę, ty weź sprawę w swoje ręce. Dziewczyny, posłuchajcie, co nam po obcym, Andzia? Ty tylko tak poważnie pomyśl, ty nie zwracaj uwagi, że on od razu piwo pije. To każdy chłop lubi wypić. Chłoby mokło, bo się kiepsko zawlokło, zawlokło, zawlokło. Ojda, ojda na, ojda, ojda na, ojda, ojda na, danas moja dana. Ojda, ojda na, ojda, ojda na, ojda, ojda na, danas moja dana. A komu młyna robić się mniej nie chce? I spogląda na słoneczko, jak wysoko jeszcze. I spogląda na słoneczko, jak wysoko jeszcze. Jak wysoko, tak daleko, chwała Panu Bogu. Wzięła sobie poduszeczkę, poszła do ogrodu. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. A co wy tutaj robicie? A co, nie widać, że robimy wieniec dożynkowy? No widać, ale jakie piękne ozdoby macie tu na tym wieńcu. Ale pani Czesiu, ja przyszłam po mleko. No to idziemy po to mleko. Chodź, rower się przewrócił. Dziękuję pani Czesiu, do widzenia. Nie ma za to pani. Kiedy teraz przyjdzie pani? No za jakieś 2 dni. Marysiu, Marysiu, ja chcę z tobą pogadać. W jakiej sprawie? No o Antku. O jakim Antku? No o tym nie wiesz, młynarzu. No wiesz, tylko ty pomyśl o nim dobrze. No fajny chłopiec, fajnie tańcowaliście. No, a to ten, co z nim tańcowała. No. A, no to... I tak się przytulaliście nawet. No wiesz, powiem ci szczerze, że podoba mi się. No to widzisz, no widzisz, jak posłuchasz koleżanki, dobrze na tym widzisz. Dobrze, no. Dobrze, no. Pomyślę. Tylko nie zapomnij. Nie zapomnę, no. Na razie, pa. Na razie, pa. No, do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, skąd wracasz? Cześć, Rywalu, co ty ja taki sprawę. Nabormoszony? Jak to mam być nabormoszony? Patrzę, no. Że ostatnio do mojej Maryski się podwalasz. Więc jeżeli nie chcesz mieć problemu, to uważaj, bo ja na siebie nie ręczę. To jest poważna sprawa. Ja tylko rozmawiałem z nią o sprawach miłosnych. To jest rozmowa, może z tej rozmowy wynikało, że to jest nie tylko rozmowa, a to tak po prostu jesteś rywalem. No ja to mam, no. Taką propozycję, to jest bar, taki zgodę, idziemy do baru, usiądziemy, no na spokojnie pogadamy i rozstrzygniemy. No co, Rywalu, idziemy po jednym, zrobimy, może do zgody dojdziemy. No rzeczywiście jest bar zgoda. Idziemy, myślę, że się dogadamy, która to temu przypadnie, no i to załatwimy polubownie. Tak. I będziemy. Zapytali pogodę i myślę, że już teraz nigdy się nie będziemy kłócić. No, wiesz, która jest twoja, tak, a która jest moja. Tak. I ty musisz brać o swoją, a ja o swoją. Dobrze. Zgadzamy się? Zgadzamy się. Okej, okay, idziemy do domu. I już więcej nie będziemy mieć do siebie pretensji, tak? Zgoda, pan nas pogodził. Thank you.
wyraźne. Dobrze, dobrze. Przedaj to na swoje miejsce i będziemy robić to robotę dobrze, swoje. To dobrze. Proszę, proszę, proszę. A niech będzie pochwalony, Kubo. Ledwo ja doszłam. Ale nie będzie pochwalony. Pochwalony. Na wieki. Na wieki. Możemy no, sobie przyciągnąć. Panie, chodź, 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 chodź. Już tu wszystkie są. A witajcie, głupitka. A więcej was matka nie miała, ale was nie odgrywała. Ale to będzie wesoło. Witamy się, witamy. Macie jakiś stółeczek dla mnie bud. Cały. Zapędzają bo mnie gości, mamy gości. Oczywiście. Witamy serdecznie. Dowiedziałam się, że macie takie spotkanie wiejskie i przyprowadziłam wam nową koleżankę, która będzie uczyła od tego roku w tej wsi. O, Andzia! I ty to się znalazłam! Witaj! Dobrze się składa, bo bym chciała z tobą porozmawiać. Mogłabyś ze mną wyjść na chwilę? No pewnie. To bardzo proszę. No co, zapraszamy, my wyjdziemy, wyjdę z koleżanką. No to przyjdzie zorniceńko, która na jaśniejsa wyjdzie. Jak się stroją nasze, jakie fajne te dziewczyny, no nie pomogę. Pięta, chodź ta pomocna. Nici poplątane, trzeba nici pozwijać. Chodź, wieczorami chodzili na wieczoryny i będziecie sobie mieli robotę, będziecie dzieli, będziecie nici winęli. O. Nie bizy mnie, nie bi, bo mnie będzie boleć. Po co? Żeby to od was tak i dla jednej było dobrze, i dla drugiej, żeby było dobrze. Jak tu wam doradzić? Powiedzcie mnie. Ja tak szczerze mówiąc, mam jednego na oku. Podoba mi się. Tak? Marysiu, ja już teraz wiem, że tobie się podoba jeden. No to teraz ja spytam jeszcze Andzi, jak ty masz na podejście, jak tam powiem? Ja też mam jednego na oku. Ale wiesz, ja nie będę facetów podrywać, nie? Oni muszą się mną zainteresować, wiesz. Chociaż jak jakaś potańcówka by była tutaj we wsi, no to nie wiadomo. No. Może coś się wydarzyć. Tak jak będziecie na tańcach i Marysia, i Andzia, i potem będziecie no patrzeć, który bardziej ma oko na ciebie. No tak, dobrze. I co? Pójdę do niego i może jeszcze do tańca go poproszę. A dlaczego nie? A się ukłonisz fajnie i to nic takiego zdrożnego. A ty znowu powiedz. Ja tam, jak będą fajnie grali, to nie będzie problemu. Tak? To mogę go poprosić, jak jeszcze bufet będzie otwarty. O, widzisz. I piwo będą podawać. A, widzisz, Andzia jest no, bardziej ona otwarta. No tu widzisz, to dla niej no, będzie wiesz. Łatwiej za tego poderwać, a tobie może trudniej. Siła. No mam nadzieję, że i Andzi i mnie ten sam się nie podoba. Myślę, że mamy inne gusta. Zostaniesz staropanny, jak będziesz taka, o, ty pewnie będziesz taką... Ja wdowa. A ty wdowa jesteś, no to widzisz, to ty już bardziej, a u wdowy to chleb gotowy, no to zawsze też będzie. Dzień dobry, panie Pęczo!
O, też chcę na zabawę. Chcecie na zabawę? Ja pewnie kotyniona chcecie. Tak, można. Ale to dobrze, bo handel idzie i same grube no, same grube. Ty tu jest mieli powodzenie na zabawie. Dzień dobry. Kogo widzimy? O patrz, jaka miła niespodzianka, dziewczyny nasze idą, jak a, bardzo miło. Witaj, Piotr. Dobra, dobra, zobaczcie, zobaczcie. I tu żona. Anna zabawa jest. Tak, no my się tak zastanawiamy, czy też... No czemu? No, omawialiśmy się na zabawę dożynkową. No właśnie, no. Dożynki się udały, no, pogoda była przyszliśmy. I teraz można się... Ale ja się nie dziwię, kochana, no w domu trzeba robić pranie, trzeba prasowanie, ugotować, posprzątać. Panie, proszę panu na biały walczyk. O, biały walczyk, więc ja proszę ciebie. Bardzo mi jest miło. W związku z tym jestem dla ciebie bardzo zobowiązany. Może coś słodkiego, w związku dolej takiej przyjaźni, wiesz, to na dobre tego. Dziękuję. Że my idziemy. Zapraszam na parkiet do tańca. Nie kochać flakona to grzech, gdy serca sercu brak. Bez tego pójdzie na śmierć i wino traci smak. Nie kochać taką noc to grzech i cieszyć się za tyle, gdy ktoś miłości ma, gdy ktoś opieszył jak ja. Nie kochać taką noc to grzech i serca w sercu bra. Bez tego pusty dźwięk na śmierć i wino traci smak. A jakie nie podobają młodych dziewczyn. Klap. Klap. Czekaj. No to... Ale czekaj-ko. Cofnij się tam o to. No. Dobrze. Klapa czy klapnęłaś. No. Klapnęło, masz. Klap. Może i loda zjeść?
córka. Słuchaj. Poczekajcie. I teraz tak. Dawaj. Podawaj, ledwo podajesz. No. Powiedz. Wasz! Ostatnio ważyłaś, jak byłaś, pamiętasz, 110 kilo. Jest 78, gdzie się resztę podziałaś? Okej. Oj, nie, w tę stronę uciekłeś. Nie. Chodźcie, pomóżcie, zobaczcie. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Chodź, stój! A ja miał piąta. Powiedzenia przez Irenkę. Tej drugiej kwestii, tak? Od tej drugiej kwestii możemy, bo do tej pory było dobrze. Dobro cię usnęła, przyszła do niej koleżanka, budzić ją za cel. Przyszła do niej koleżanka, budzić ją za cel. Wstawaj, wstawaj. Dosyć się wyspałaś, bo ci słońce rozle z piece. No i widzisz, nie ma jak to w wasze zgoda. Tacy budziny! Jak tak będzie, to trzeba będzie zwolnić się. Nie będzie kosztował. Bierz ten worek. I tam zamiesz dla tej pani. Nie, no co ty. No ja tak nie wiem. No spacie nie zapomnij. Jak chcesz nas spatać, to na pewno. Aby dobrze było. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze, bo jak ja mówię, to zawsze będzie. No wiesz, nie każdy taki jest. A i pracę ma w młynie, bo w młynie pracuje. Którą wybie? No dla mnie to by tam taka, dla mnie to by tało w tej spódnicy, taka o ta białej bluzce, by się przydała dla tego Piotra naszego. A zdrówko! Nie do wytrzymania z tymi chłopami. Nie do wytrzymania z chłopami! Każdemu wolno kocha, do miłości stąd nie płyna. Głęboko na się serce ma, każdy je ma. Każdemu wolno kocha, a więc za miłości sprawa. Niech zanikną troski, a miłość. Zanikną troski, a miłość nie zna.